Skąd wziął się pomysł na organizację pikniku? Organizację pikniku wymyślili i przyszli z tym do samorządu uczniowie z Ukrainy, nasi maturzyści już, Ania Kaliuta i Andrii Kabaciak z 3D. I to oni zgłosili się do nas z taką prośbą o pomoc, ponieważ no tutaj ta pomoc jest bardzo potrzebna dla ich kraju. Ile darów udało się już zebrać? No udało się nam zebrać bardzo dużo darów medycznych. Cały kosze tych wszystkich darów stoją tam. I jeszcze dzisiaj będziemy je z Andrijem pakować w kartony i jutro rano one jadą już na Ukrainę i będą, mam nadzieję, przydatne w tej niestety strasznej wojnie. Jakie było zaangażowanie klas? Szczerze mówiąc, jestem bardzo zadowolona i z frekwencji, i z tego, jak to wyszło. Naprawdę, zaangażowanie było ogromne, mieliśmy masę roboty, ale było warto. Czy przygotowanie pikniku było wymagającym zadaniem? Myślę, że tak. Piknik był bardzo wymagający, bardzo dużo czasu na to było poświęcone, ale jak widać efekty, myślę, że wszystko wyszło i na pewno z tego, co widzę po twarzach ludzi, są zadowoleni. Jak ci się podoba piknik dzisiejszy? Bardzo mi się podoba. Podoba mi się inicjatywa, to, że możemy wesprzeć nie tylko pieniężnie i jakimiś tam... Podoba mi się, że możemy wesprzeć nie tylko pieniężnie i jakimiś rzeczami potrzebnymi Ukrainy, ale też tak mentalnie pokazać osobom, które są u nas w szkole z Ukrainy, że obchodzi nas ich sprawa i że są dla nas ważni. Mogę dodać, że naprawdę dziękuję każdemu za przybycie na piknik i naprawdę jestem bardzo zadowolona. Myślę, że każdy tutaj się świetnie bawi, jest super atmosfera.